Witam, witam kochani. Z tej strony Mocny Egregor, z kanału Mocny Egregor. To jest, słuchajcie, taki apel do was. Wczoraj pokazywałem na live'ie tutaj na TikToku i na YouTubie Aleksandra, Aleksa, który jest w śpiączce po wypadku. I słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Przeczytam wam, co jego mama mi napisała. Wczoraj wysłaliśmy energii trochę. Potrzebujemy tej energii, nawet słuchajcie, potrzebujemy energii czystej od źródła miłości, tak? Żeby mu wysłać, nawet niech każdy, kto ogląda, wyśle minimum ten 1%, to nic nie kosztuje, słuchajcie, czysta energia od źródła czystej miłości, żeby się nasz Aleksander obudził, tak? I wczoraj wysyłaliśmy mu słuchajcie, tą energię. Wszystko jest możliwe, ja z przyjaciółką już dwie osoby wybudziłem, tak? Dziewczynkę małą i starszą panią żeśmy wybudzili, tylko że to były, mówię, przypadki, że dosyć niedawno to szybko poszło. Tutaj Aleks już jest w tej śpiączce dłuższy czas, ale przy pomocy wielu, wielu osób naprawdę bardzo szybko to pójdzie z wybudzeniem. Słuchajcie, ja nakręcę film, jak zacznie mówić po wybudzeniu, tak? To będzie nagroda dla nas wszystkich. Także przeczytam wam, co jego mama mi napisała. Jestem wdzięczna. Poświęciłeś czas mojemu synowi, czas na wczorajszym programie. Także zmobilizowałeś widzów do wysłania Aleksowi światła. Jeszcze raz dziękuję. Po południu, to jest bardzo ważne, zauważyłam, że Aleks jest bardziej aktywny. Jego oczy przestały wpatrywać się w pustkę. Zobaczcie. Zaczął się bardziej rozglądać obok siebie. Takiego ożywionego wzroku nigdy wcześniej u niego nie zaobserwowałam. Czyli słuchajcie, aż mam ciary, ja pierdzielę. Słuchajcie, czyli jestem pełna nadziei. Czyli został wysłany impuls wzorca tego światła miłości. Kochani, apel do was. Ja kończę, bo zaraz się popłaczę. Słuchajcie, budzimy Aleksa, tak? Wysyłamy mu światło. I nagram nagranie, jak zacznie mówić. Pewnie będzie się uczył mówić, bo te struny długo nie pracowały. Także, kochani, prośba. Minimum ten, no mówię, 1% światła mu wysłać, żeby się ten nasz Aleksander obudził, tak? Wysyłamy, kochani, tak? Dacie radę, wierzę w was, jesteście wspaniali, kochani. Pozdrawiam was, mocny egregor. Kochani, dacie radę. Budzimy Aleksa. On już jest obudzony.